Poprawa nastroju stała się jednym z kluczowych aspektów dbania o zdrowie psychiczne w dzisiejszym, pełnym wyzwań świecie. Wśród wielu metod wspierających dobre samopoczucie, słuchanie ćwiczeń relaksacyjnych, medytacja oraz wizualizacja wyróżniają się swoją skutecznością i dostępnością. Te techniki nie tylko pomagają zredukować stres, ale również znacząco wpływają na poprawę nastroju. Co więcej, umysł ludzki nie odróżnia obrazów z wyobraźni od tych z rzeczywistości, co sprawia, że programowanie umysłu za pomocą tych praktyk może być niezwykle potężnym narzędziem w zarządzaniu emocjami. Ćwiczenia relaksacyjne to zestaw technik mających na celu redukcję napięcia mięśniowego i psychicznego. Mogą obejmować głębokie oddychanie, progresywną relaksację mięśni, czy słuchanie uspokajającej muzyki lub nagrań z przewodnikiem. Regularne praktykowanie tych ćwiczeń prowadzi do obniżenia poziomu kortyzolu, hormonu stresu w organizmie. Mniejsze stężenie kortyzolu sprzyja uczuciu spokoju i zadowolenia, co bezpośrednio przekłada się na lepszy nastrój. Dodatkowo, ćwiczenia relaksacyjne pomagają poprawić jakość snu, co jest kluczowe dla regeneracji psychicznej i fizycznej. Medytacja to praktyka, która od wieków była stosowana w różnych kulturach jako sposób na osiągnięcie wewnętrznego spokoju i jasności umysłu. Istnieje wiele rodzajów medytacji, takich jak medytacja mindfulness, medytacja transcendentalna czy medytacja zen, z których każda ma swoje unikalne techniki i korzyści. Medytacja pomaga w skupieniu uwagi na chwili obecnej, co zmniejsza tendencję do rozmyślania o przeszłości czy przyszłości, częstych źródłach stresu i niepokoju. Regularna medytacja może prowadzić do zmian w strukturze mózgu, zwiększając objętość istoty szarej w obszarach odpowiedzialnych za regulację emocji, co sprzyja lepszej kontroli nastroju. Wizualizacja to technika, która polega na tworzeniu w umyśle obrazów pozytywnych scenariuszy, celów czy doświadczeń. Może to być wyobrażenie sobie sukcesu w pracy, harmonijnej relacji czy osiągnięcia osobistych celów. Dzięki zdolności mózgu do traktowania wyobrażeń tak samo jak rzeczywistości, wizualizacja może wzmacniać motywację i pozytywne myślenie. Kiedy umysł akceptuje te wyobrażenia jako realne, dochodzi do fizjologicznych zmian w ciele, takich jak zwiększone uwalnianie endorfin, hormonów szczęścia, które naturalnie poprawiają nastrój. Umysł nie odróżnia obrazów z wyobraźni od tych z rzeczywistości, co wynika z jego zdolności do tworzenia realistycznych reprezentacji świata na podstawie wspomnień i wyobrażeń. Oznacza to, że intensywne i regularne praktykowanie medytacji, wizualizacji czy ćwiczeń relaksacyjnych może prowadzić do trwałych zmian w sposobie myślenia i odczuwania emocji. Programowanie umysłu poprzez te techniki polega na świadomym kierowaniu myśli w stronę pozytywnych i konstruktywnych wzorców, co może zmniejszać negatywne myślenie i sprzyjać lepszemu samopoczuciu. Mechanizm działania tych praktyk można wyjaśnić na poziomie neurobiologicznym. Medytacja i wizualizacja aktywują części mózgu związane z nagrodą i przyjemnością, takie jak jądro półleżące i przednia część zakrętu obręczy. Regularne praktykowanie medytacji może również zwiększać produkcję neuroprzekaźników, takich jak serotonina i dopamina, które odgrywają kluczową rolę w regulacji nastroju. Ponadto, techniki relaksacyjne wpływają na autonomiczny układ nerwowy, obniżając tętno i ciśnienie krwi, co dodatkowo sprzyja uczuciu relaksu i spokoju. Programowanie umysłu poprzez medytację, wizualizację i ćwiczenia relaksacyjne działa na zasadzie tworzenia nowych ścieżek neuronowych. To neuroplastyczność mózgu, zdolność do adaptacji i zmiany struktury na podstawie doświadczeń i praktyk. Im częściej praktykujemy te techniki, tym bardziej utrwalają się pozytywne wzorce myślenia, co prowadzi do długotrwałej poprawy nastroju i odporności na stres. Warto również zauważyć, że te praktyki mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb i preferencji, co czyni je niezwykle elastycznymi narzędziami w zarządzaniu emocjami. Dla niektórych osób medytacja może być najskuteczniejsza, podczas gdy inni mogą odnaleźć większą korzyść w wizualizacji lub ćwiczeniach relaksacyjnych. Kluczem jest regularność i konsekwencja w praktykowaniu wybranych technik, co pozwala na osiągnięcie optymalnych rezultatów. Podsumowując, słuchanie ćwiczeń relaksacyjnych, medytacja i wizualizacja są potężnymi narzędziami wspierającymi poprawę nastroju. Dzięki zdolności umysłu do traktowania wyobrażeń jako rzeczywistości, te techniki mogą skutecznie programować umysł w kierunku pozytywnych wzorców myślenia i odczuwania. Neurobiologiczne podstawy tych praktyk potwierdzają ich efektywność, a elastyczność w dostosowywaniu ich do indywidualnych potrzeb sprawia, że są one dostępne dla szerokiego grona osób poszukujących sposobów na lepsze samopoczucie. Regularne stosowanie tych metod może prowadzić do trwałych zmian w sposobie myślenia i odczuwania, co przekłada się na lepszą jakość życia i większą odporność na codzienne wyzwania.